Ale pamiętam, że tam była taka antyfaperska pułapka, że tam były, wiesz, laski, które tańczyły albo były teoretycznie uwięzione półnagie, a to już, wiesz, temat stawał nawet przy 3 pikselach w tamtych czasach, przy braku internetu jeszcze szczególnie. I jak za długo się na tą laskę patrzyłeś, to ona wyjmowała na szybko Uzi, odejmowała ci 5 kelta i chowała. Okej. Tylko, że musiałeś długo na nią statycznie patrzeć, nie? Bardzo ciekawe. Ona wiedziała, co robisz w tym momencie. Okej, okej. Bardzo... Shadow Warrior, polecamy! Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Wasz ulubiony raper Wojtek. I ulubiony gamer Patryk. Cześć mordeczko. Witam Cię serdecznie. Oczywiście jesteśmy świeżutko po live'ie, którego dla Was zrobiliśmy, którego odpaliliśmy tydzień temu, również w sobotę w ramach zbiórki, która cały czas trwa. Macie link w opisie. Mita 2, tak. Zero absolutne. Tak. I z tego też powodu, w tym duchu właśnie retro boomer shooterów będzie utrzymany dzisiejszy odcinek. Nie wiem, mówię co czuję, gier na receptę, jakoś to tam ogarnę pod tym kątem, ale dzisiaj przedstawimy Wam w takim zarysie historię FPS-ów, gier first person. No właśnie, shooter, ale na początku te gry nazywały się inaczej, bo tak na przykład po sukcesie Duma z 1993 roku, oczywiście od studia id Software z Johnem Romero, jak i Johnem i Adrianem Carmackiem. Na czele wszystkie gry w tym klimacie były nazywane, były określane grami dumopodobnymi. I tak samo jak powiedzmy potem w 1996 roku po sukcesie Duke Nukem 3D od 3D Realms, bodajże Duke'o podobne albo Quake'o podobne po sukcesie Quake'a od też id Software z tego samego roku. Dopiero potem zostało to ogólnie nazwane grami FPP, jeśli chodzi o perspektywę pierwszej osoby, czyli First Person Perspective. A teraz ogólnie już na to wszystko mówimy, bo się wyklarował trochę ten gatunek, nie? Tak jak mamy hack and slash, a nie gry Diablo podobne. Tak, tak, tak. FPS-ami. FPS-ami o tej historii Wam troszeczkę dzisiaj popowiadamy. Co Ty czujesz, co Tobie przed oczami się pokazuje, kiedy słyszysz gra FPS albo właśnie jakiś shooter, boomer? Szczerze, co mi się pokazuje przed oczami, to odpoczynek. Bo mam tak, że ja na ogół gry gram, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować, żeby nie mieć z nikim kontaktu, wyłączyć telefon i to jest mój czas na mój relaks, na to, żeby się odprężyć. Tak więc jak słyszę wszystkie, mam pełno wspomnień. Z shooterami, jestem fanem shooterów i mam pełno wspomnień i na pewno to jest jeszcze jedno w sumie do mnie, drugie właśnie oprócz tego, że raczej kojarzy mi się to z odpoczynkiem, że po prostu chcę się, wiesz, mówię, wyciszyć, a nawet może nie tyle co wyciszyć, co odłączyć od świata i postrzelać sobie do kosmitów, to druga rzecz jaka jest, to na pewno jakieś wspomnienia, ponieważ w latach 90. kiedy był wielki boom na shootery, sporo tych gier zahaczyłem wtedy. Część z nich, wiesz, była niedostępna, mogłem tylko na nie patrzeć. Albo dema w gazet, albo dema, tak, albo ktoś tam miał jakąś generalnie, wiesz, z jakiegoś skrakowaną wersję i tak dalej. I powiem Ci, że to były... mam sporo wspomnień po prostu z tym, to na pewno. Tak więc mogę powiedzieć, co mi się kojarzy, to wspomnienia i jakiś rodzaj relaksu. A jakaś konkretna gra, jakiś konkretny tytuł, który określi Cię jako gracza albo miłośnika właśnie takiego, a nie innego gatunku? Bez dwóch zdań, dwójka Duma. Mhm. Mamy. To nie jesteśmy gołosłowni tutaj oczywiście, za mną w tle mamy, proszę bardzo, Dum dwójeczka. Też moja ulubiona odsłona. Spoko. Tak i... właśnie w ogóle zdaję sobie sprawę, że mam Duma dwójkę w telefonie, na PC-cie, na Playaku, człowieku, grałem w lodówce i kalkulator. Tak, dokładnie. Więc jestem dużym fanem Duma, całego loru, który stworzyli, jest zajebisty.
Jakie było pytanie? Bo się Nie, już na nie odpowiedziałeś, słuchaj. Ja z kolei mam bardzo podobnie w odniesieniu do Duke'a, proszę bardzo. Większość gier, które dzisiaj będziemy omawiać, macie w specjalnych, dedykowanych odcinkach mojej innej playlisty Sentymentalnie przez gry. Macie wszystko ładnie oczywiście w opisie dzisiejszego materiału, żebyście nie musieli szukać. Duke, pamiętam, że tę grę odpaliłem na komputerze swojej mamy w pracy w Katowicach, w Centro Zapie, Stalek Sporcie. I jak to odpaliłem, to byłem w szoku. Przez perspektywę, zaraz, ja widzę broń. Aha, czyli to są oczy bohatera. No. Jezus, strzelam, łuska, krew. Boże, kocham tę branżę, chcę być kiedyś jej częścią. Okej, to wiesz co, to ja miałem coś takiego, że tak naprawdę pierwszym shooterem, jakiego grałem, to był bez dwóch zdań. Na jakichś starych kompach typu 386 to był bez dwóch zdań Wolfenstein pierwszy i pierwszego Wolfa jak grałem byłem dzieckiem, przekuję, nie wiem, może miałem z 10 lat, ale moim zdaniem no to ja miałem 9, bo słoń jest rok ode mnie starszy. Tak, to ja jak grałem tego pierwszego i nie pamiętam gdzie go zobaczyłem, wiesz co, ja to zobaczyłem chyba u kogoś znajomego typu, nie wiem, znajomy mojego brachola starszego miał na kompie to i mi to odpalił i pamiętam, że więc miałem już to przed oczami, jak wygląda broń trzymana w ręku i perspektywa z pierwszej, z oczu. Mm-hmm. Tak więc to był pierwszy, ale taką miłością pierwszą był na pewno Doom 2. Jest kilka takich gier, które spowodowały, że pokochałem jakby branżę i gry w ogóle. Tak no, więc... no i właśnie, ja Ci przygotowałem takie najważniejsze, takie troszeczkę... changery, jeśli chodzi o branże, które albo robiły coś lepiej od poprzednika, gdy była dana gra, dany program zainspirowany jakimś innym tytułem, bądź wprowadzała dodając coś unikalnego do gatunku, co potem stawało się standardem. Nie mówię tutaj o jakimś takim, wiesz, autoregeneracji zdrowia czy kultowych apteczkach, bo tu o tym moglibyśmy godzinę gadać, jaki system był lepszy. Ale moi drodzy, no właśnie, a propos Wolfensteina 3D z 1992 roku, wbrew pozorom, w żadnym wypadku nie był to pierwszy FPS, albowiem pierwszym FPS-em w historii, przynajmniej ta gra jest określana jako totalny prekursor, ojciec wszystkiego w tym gatunku, to była gra Maze War z 1973 roku, w myśl właśnie przede wszystkim strzelania i tej perspektywy FPP. Przygotowałem taki mini zestaw gier korzystających z silnika Build 3D od Kena Silvermana, albowiem to on jakby scementował właśnie te gry, przede wszystkim Doom, Duke podobne, dodając do siebie to, czego nie miał silnik Dooma, czyli wertykalność, zwróć uwagę, gdzie mogliśmy patrzeć w górę, w dół, jeździć windami, przechodzić po schodach. Tak. Do tego interaktywne otoczenie w myśl możliwości niszczenia różnych elementów, prawda? No i sprite'y, które też są wykorzystane w Micie 2, absolutne zero, czyli widzimy wroga bądź jakąś postać niezależną z przodu, z tyłu, z boku, koniec, nie? Na tej zasadzie, czyli takie nie do końca pełne 3D, no i ta wspomniana wertykalność, czyli silnik Build 3D to jest oczywiście alfabetycznie, tym razem alfabetycznie Blood, mega chyba w twoim klimacie w ogóle tak, Blood, temacie. Jedynka, dwójka jest jedną z moich ulubionych gier. The Chosen, tak. Pamiętam w ogóle przede wszystkim w Bloodzie jak się pojawiło, ja właśnie Blooda miałem albo w jakiejś wersji shareware. Nie miałem moim zdaniem Blooda u siebie na kompie, ja widziałem chyba Blooda u kogoś i na Bloodzie, w Bloodzie jedynce była ta opcja, gdzie pojawiło się humor razem z totalnym zepsuciem, że kopałeś głowę i był się dźwięk. Turlała. Tak, i się turlała, ale chyba do tego był w ogóle dodany dźwięk ludzi na stadionie, którzy, wiesz, krzyczą tak jakbyś bramkę miał strzelić. No to podobne właśnie w Duke'u motywy. Tak, i generalnie to było chyba, o ile mnie pamięć nie myli, to było chyba w Bloodzie i pamiętam, że to było jako dzieciak też się tym jarałem, że wow, można robić coś takiego zajebistego i pamiętam ten motyw, dlaczego powiedziałem o kopaniu głowy, ponieważ w podobnym okresie graliśmy w... Odciąłeś koledze głowę i nie, wiesz co, graliśmy w Mortala pierwszego, który był bardzo brutalny i tak jak to litry krwi to było wow, ale to jest wyjebiste, nie? Dokładnie, to zawsze kręciło
w taki intrygujący sposób. No tak, Blood. W ogóle to wszystko brzmi w tym momencie troszeczkę jak demonologia mojego serdecznego gościa. Kaleb, diabelski, wiesz, pomiot szukający zemsty na złym bóstwie Ternobogu i hołdującej mu podziemnej organizacji Kabal. Tak, no, tak, tak, tak. To tak bardzo pod ciebie. No jest oczywiście wspomniany Duke z 96, rok wcześniej. Czyli kultowy symbol męskości obok tego symbolu seksu, jeśli chodzi o kobiety, Lara Croft. I tutaj kontra kosmici. To absolutne było mistrzostwo świata. Mi się lepiej grało w Duke'a niż w Quake'a, bo dla mnie Quake był taki ciemny, trochę straszny. Dziwny był. Quake to bez... Bałem się, nie czułem takiego... Wiesz co, to ja... Za poważny był. To był poważny, ale dlatego mi się chyba równie podobał co Duke. Duke był piękną rozrywką, był kolorowy i tak jak mówisz, Quake był znacznie bardziej mroczny. Przede wszystkim w Quake'u była tam taka jedna postać, która mnie strasznie przerażała i zdałem sobie na przykład z tego sprawę, że grając przykładowo w Duma, nie bałem się. To była rozrywka, to było zajebiście. Tak, tak. A grając w Quake'a miałem element strachu. Tam była ta taka latająca postać. Nie. Taka latająca, taki bez rąk, taki kadłubek z jakimś ogonem latająca. Ona czymś chyba pluła. I to było, ona dziwne dźwięki wydawała. I ja pamiętam, że ja wtedy chyba, i to był jeden z pierwszych razów, kiedy się faktycznie bałem grać w gry, że to było takie, wow, ale to jest dziwne. I tak jak mówisz, ale wiesz co, ja w ogóle miałem chyba jakieś pierwsze 3 levele miałem Quake'a, też w jakiejś też wersji. A propos Quake'a oczywiście, mamy? Pytanie techniczne, tak. Nie wiem czy ty pamiętasz, czy to było w Quake'u, czy to było w Duke'u? Która z tych gier jako pierwsza zostawiała ślady na ścianie? Czyli mogłeś coś napisać? Strzelając do ściany, nie? Że mogłeś zostawiać... Nie, to w Duke'u. To było w Duke'u, tak? Tak, to było w Duke'u. Okej, dobra, to wtedy pierwszy raz... Shell holes, nie? Tak, pierwszy raz... Bullet holes. Pierwszy raz w życiu to widziałem wtedy i to było wow, ale zajebiście, wiesz, w ogóle przeskok z Duma dwójki na Duke'a też był zajebisty, wiesz, dodanie tych gadek. No mówię, no też... Shake it baby, tak, nie? Tak, dokładnie. Lasek tekstów w ogóle, wiesz, komentarzy głównego bohatera. Tak, no. One były mroczne, w Bladzie były takie, no, groteskowe w Duke'u. Chociaż Blad był też taki nie do końca... Ja nie wiem, jak wygląda później rozmowa, bo mam pełno tytułów z tyłu głowy. Jasne. W tym samym okresie na przykład rąbałem Witch Heaven na dwójkę. Jest Witch Heaven na liście, oczywiście. W Hexena było rąbane. W Hexenie pamiętam pierwszy raz zobaczyłem coś takiego, że można było strzelać, można było z łuku strzelać do ściany i skakać po tych strzałach wbitych w ścianę. Tak. Tak więc pamiętam, że to mnie bardzo mocno zaskoczyło, że wow, jakie to jest zajebiste w ogóle, że możesz coś takiego zrobić. Tych gier, tak jak przed chwilą na tym wspomnieliśmy, tych gier było pełno. Jest jedna gra, której tytułu nie pamiętam. Okay. I to był RPG, który był FPS-em. Okay. I to było, ja miałem tą grę od mojego człowieka Dierasa, którego pozdrawiam. I człowieku, jego Brachol miał to na oryginale i to było w dużym pudełku gra wydana. Ale stara grafika, stara pizdu, gra. Z oczu, tak, ale RPG. Tak, RPG i tam generalnie, ja nawet nie pamiętam, czy był wybór postaci, bo wiem, że wybór postaci był na pewno w Rise of the Triad. Na 100% mogłeś wybrać generalnie sobie kim chcesz grać. Oczywiście, że tak. Tak więc to pamiętam. Co tam jeszcze było z tych starych gierek tej? No to słuchajcie, moi drodzy, mamy Nama, czyli... Tego nie znam. To z tym się zdziwiłem, ponieważ te... To jest totalnie silnik Duke'a, czyli build 3D, to jest Duke w Wietnamie. To jest po prostu pierwsza gra FPS w Wietnamie, Nam. Tak. Polecam bardzo serdecznie. Nie czaję w ogóle tej gry, tak jak tych gier. 98 rok. Bo 96, 97, 98 to jest taki właśnie boom na boomer shootery, teraz tak określane wtedy właśnie gry. Duke'o, Duma, podobne. Redneck Rampage, której to gry zaraz wyjmę, bo mam gdzieś tutaj, jest Interplay Briana Fargo,
w ogóle wydawcą. No i tutaj małe amerykańskie miasteczko typowych redneków. Pamiętam, że pod koniec każdej planszy trzeba było walnąć łomem swojego kumpla Bubę, bodajże, żeby zakończyć level. No i były śmieszne bronie, tam były tam strzelające cycki, tak, w ogóle tak, były tak, jakieś, tak. Jakieś takie mówiąc do tego typu przegięć, to przykładowo idąc po jakichś strzelających cyckach i tak dalej, to możemy płynnie się przejść do postala, który człowieku przeciągnął tą strunę jeszcze bardziej, bo przykładowo jak dwójka wyszła. No dwójka była FPP, tak, bo jedynka tak, była tak, z góry. Tak, z góry. Natomiast dwójka była, bo w ciągu 7 dni się działa, to był tydzień tam. I pamiętam, człowieku, to było ciężko. Kochałem postawę. Nie, przez serię z Postala 2 na moim kanale wyszło moje największe zło, nie? To jakie tam rzeczy odpierdalałem. Okay. To był taki rok, że ja stworzyłem w ogóle playlistę postalową i wszystkie właśnie tego typu najbardziej popierdolone gierki zawsze wrzucałem w tą playlistę. Okay. To Postal był mega zajebisty. Ja miałem problem z kompem z Postalem, ponieważ tam przy... Nie pamiętam, który to był dzień, trzeci albo czwarty dzień, to chyba było w czwartek. Trzeba było podpalić bibliotekę. Cała biblioteka płonęła. I jak przechodziłem przez ten ogień, to moja karta graficzna nie nadążała. I miałem, człowieku, totalny gnój miałem, człowieku, więc ja nie mogłem tego przejść, bo nic nie było widać, nie? I miałem totalny gnój wtedy, nie? No i moi drodzy, tak jak wam powiedziałem, nam pierwszym FPS-em w Wietnamie, czy na przykład Outlaws, pierwszy FPS na Dzikim Zachodzie. Dobra, to teraz tak, Outlaws... Patrz na screeny, może sobie coś przypomnisz. Posłuchaj, ja pamiętam Outlaws dokładnie i Outlaws miał taki rysunkowy, generalnie komiksowy styl. Styl w oparty o karty, tak, nie? Tak. I wiesz co, kilka lat później, a zasadniczo to było kilkanaście lat temu ta gra miała miejsce, to Outlaws mi się odrobinę z tym kojarzyło przez styl trochę komiksowy. Była gierka, która się nazywała... 11, 12, 13. Mówisz o 13. 13. Tak. Komiksowy charakter, tak, to, że uderzasz, tak, bum, tak, kabum. Tak, dokładnie. To Outlaws, pamiętam, człowieku, wiesz co, w jakimś Secret Service czy w innym piśmie generalnie pamiętam, że o tych Outlaws było czytane, nie? Lecimy dalej. Oczywiście Shadow Warrior, moi drodzy, też tutaj mamy. Proszę bardzo, ja mam takie FPS retropaki, możesz sobie rzucić. Właśnie widziałem, oglądałem te rzeczy przed sekundą. Aha. Nie grałem nigdy w Shadow Warriora. Mhm. Zawsze to tylko i wyłącznie widziałem. Zresztą dużej części z tych gier, z tych, tak jak tutaj jest to Rise of the Triad, Alien Trilogy, człowieku, no to jest koniec w pizdu, nie? A, to też do tego przejdziemy. Tylko ja na razie jakby się skupiam właśnie na tym silniku Build 3D i a propos właśnie Shadow Warriora. Czyli oczywiście kultowy Lo Wang, taki wiesz, troszeczkę jakuzowy odpowiednik Duke'a w roli głównej. Katany, shurikeny, Japonia i tak dalej. Też totalna masakra, właśnie w takim klimacie stricte wschodnim. Ale pamiętam, że tam była taka antyfaperska pułapka, że tam były, wiesz, laski, które tańczyły albo były teoretycznie uwięzione półnagie. A to już wiesz, temat stawał nawet przy 3 pikselach w tamtych czasach, przy braku internetu jeszcze szczególnie. I jak za długo się na tą laskę patrzyłeś, to ona wyjmowała na szybko Uzi, odejmowała ci 5 helta i chowała. Okej. Tylko że musiałeś długo na nią statycznie patrzeć, nie? Bardzo ciekawe. Ona wiedziała, co robisz w tym momencie. Okej. Bardzo Shadow mocno. Warrior, polecamy. Bardzo mocny. Dobry. No i słuchaj, i teraz właśnie, może 95 rok, Witchhaven, pierwszy. Tak, no. Słuchajcie, moi drodzy, to jest pierwszy FPS RPG na prawach Dungeon Crawlera, gdzie jest exp, levelowanie, pierwszy raz jakby wprowadzenie broni średniowiecznej, białej, magii. Ja zawsze myślałem, wiesz, że to Hexen Heretic, nie? A to Witchhaven, bo Hexen... Czekaj, musimy się chyba cofnąć. No. Bo ja nie wiem, czy ja Heretica nie skleiłem z Hexenem i chyba w Heretiku było schodzenie po strzałach. Słuchaj, no bardzo możliwe, bo Hexen... A nie w Hexenie. Do tego zaraz przejdziemy, ale tak, bo Hexen 9.5 jak Witchhaven, a Heretic też 9.5 i wszędzie jest to samo. Okultyzm, magia, średniowieczne uzbrojenie, księgi, demonologia. Tak, i wiesz co, mi się pomylił właśnie Heretic z Hexenem i wydaje mi się, że pojebałem się i chyba to skakanie po strzałach. Ale ja się nie dziwię, że ci się jebło, bo to jest ten sam rok paradoksalnie, nie? Okej, dobra, a powiedz mi, Hexena też były dwie części, nie? Tak, oczywiście.
Okej, okay, bo tak, Heretica tak. To wiem, że... Nie, ja się skupiam na tych pierwszych częściach, żeby tą chronologię troszeczkę zachować i wprowadzanie nowych elementów. Na przykład jest taka gra jak Strife, też FPS, starszy, 96 rok. I ja zawsze myślałem, że to jest pierwsza gra z elementami RPG, nie Witcheren był pierwszy. Okay. Strife był drugi, rok po, ale on z kolei tutaj wprowadzał elementy RPG pod kątem chociażby różnych opcji dialogowych czy handlu. Bo generalnie wiesz, gry tego typu to napierdalasz do przodu, tak, koniec. Tak, no. Chlupie jucha. A tutaj wiesz, poproszę tyle sztuk amunicji, nie? A może zaatakujemy inaczej tą bazę, to było takie wiesz, wow, nie? Gra, która nie była pełnoprawnym RPG-iem, nie? Bo oczywiście były jakby stricte RPG, wiesz, z FPP, właśnie Dungeon Crawlery, różnej maści, ale nie gry właśnie tego typu, które wprowadzały ten element rozwoju czegokolwiek, nie? Z kolei Star Wars Dark Forces, kochasz Gwiezdne Wojny. Tak, no. Pierwszy właśnie FPS w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nigdy w to nie grałem. Jest pełno tych gier, wiesz, co z tamtych lat, które jakby no nie nabrabiam, pewnie ich nie nadrobię, tylko raczej będę tego oglądał. Bo mnóstwo, zwróć uwagę, to są wszystko podobne okresy. Wiesz co, po pierwsze, a po drugie jest kwestia tego, że tak jak mówiliśmy przed włączeniem kamery, wtedy nie było internetu, człowieku. No. Zdobycie jakiejś gry to była czasami, że grałeś w to, co miał twój kumpel. Tak, po prostu. Nie było innej opcji, nie? No to ja pamiętam, że wiesz, mi dziadek świętej pamięci właśnie kupił tego Duke'a oryginalnego na płytce i wiesz, był taki poziom zabezpieczeń, że ja tą płytką mogłem zainstalować tę grę u każdego, kto chciał. Tak. Wiesz, nie było żadnych serial numberów, kluczy, jakichś potwierdzeń, nic, nie? To było, pamiętam, że mój kolega oszalał, jak mu zainstalowałem Duke'a oryginalnego, no, pełnego. Ale a chodził bez płyty? Chodził bez płyty, właśnie o to chodzi. A, nie? Dobra, no bo zawsze miałeś tak, że jak miałeś grę zainstalowaną, to i tak musiałeś mieć płytkę. Retalerta musiałeś wrzucić Sowietów albo Aliantów, nie? No. A tu nie, no właśnie nie mogłeś. Coś ciekawego dla fanów gier Bungie, z oczywiście z serią Halo na czele. Pierwszy FPS od tego studia właśnie, nie Halo, nie, a Marathon, seria Marathon, The Durandal. Tutaj taka ciekawa sprawa. W ogóle tego nie znam. Ja to też, taka magia demówek z lat 90. Okay. Nie? Co się wiesz, ogrywało wiesz, tygodniami demówkę na 15 minut. No. Alien Trilogy. Tak. Nie mylić z Alien vs. Predator. Tak. Potem, a VP było później, nie? Oczywiście, że tak. To jest pierwsza gra właśnie w uniwersum obcego. Rok 96. Gra, która to jest pierwsza gra, czy pierwszy FPS? Pierwszy FPS. Dokładnie, bo gry jeszcze przed tym były. O Jezu, milion, nie, no, Gwiezdne Wojny też było milion, nie? No, nie. Naleję sobie wody. A, przepraszam, jasne, oczywiście. Moi drodzy, no i właśnie, Rise of the Triad, gra, o której wspomniał na ostatnim stripie Słoniu i zareagowałem na to tak pozytywnie, jak on na mojego teenagenta. Dwa lata temu. Tutaj sprawa ma się o tyle... 94 rok, właśnie, ten wybór postaci, o których wspomniałeś. Wertykalne FPS na różne podskocznie i trampoliny. Tak. Tam się zbierało takie różne jakieś pierścienie, rzeczy, amunicje. No. Pamiętam, że tam nie było tak, że jest pistolet, karabin, tylko tam było chyba 10 rodzajów różnych wyrzutni, tak, które strzelały na różne tak, sposoby. Tak. Wiem, że to było bardzo skomplikowane jak na tamte czasy i pamiętam, że ogarnięcie tego wszystkiego, jak w to grałem, to było bardzo duże wow. No. Rise of the Triad, to było bardzo, bardzo spoko. No. Kingpin, kojarzy Kingpina? Life of Crime, 99. Gościu, no. To w Kingpinie. Pozdrawiam Wojtka, nie będę mówić jego nazwiska. Mm-hmm. Pozdrawiam Cię, Wojtas. Wojtas od nas, człowieku. Mm-hmm. Ogólnie wjechał w ustawienia gry. Aha. I w Kingpina wrzucał, człowieku, różnego rodzaju, kurwa, grafiki. Aha. I modował. Tak, modował gierkę i człowieku to był pierwszy typ, który kurwa modował coś, co ja widziałem. Aha. Zmodował Kingpina i wpierdolił w Kingpinie człowieku spawna. I była postać spawna. Zajebiście. I to było mega mocne. To był wpizdu lat temu. No, 99 rok. To było wpizdu lat temu i człowieku Kingpin był taki uliczno... Gazrurki, pałki, mrok, bardzo brutalna gra. To pędzi ciekawostkę. No. A pamiętasz, kto był odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową? Nie, w ogóle. Cypress Hill. Tam leci cały czas Cypress Hill. Czwórka! Cypress, to była... Tej masz rację. Wtedy wyszła płyta Cypress 4.
po tak. Temples of the Boom i oni robili tak, tak i tam no. było, oni mieli te takie klimat na szybkie bity. Ta, da, da, tak, da, tak, da, tak, da, tak, da. Tak, dokładnie. Ja pierdolę, człowieku, faktycznie, Cypersi to robi. Cypersi, no. A to pędzi... Wiesz co, to odnośnie gier z podobnych lat, tak mi się wydaje, że to były podobne lata. Bo ja wiem, że ja swoją listą otwieram ci teraz mózg na inne twoje jakieś. Może no, ty coś wiesz co, muzyczne, zrobić. Tak. No. Gra muzyczna z tamtego okresu, bo moim zdaniem to były wczesne 2000, na koniec 90. No. Zespół Kiss miał swoją grę Psycho Circus. Psycho Circus, dokładnie tak. Tak, tak, dokładnie, i grałem w tego Psycho Circus i pamiętam, że spoko to było. Jak Jezu, przypomnij mi, kto napierdalał do Carmageddona? Też znany zespół. Irony byli w Carmageddonie. Moim zdaniem w Carmageddonie tracklista była mieszana. Nie było jednego zespołu. Dobra, ale pamiętam, że były znane mega, mega... Wiem, że na 100% zespoły. Był kawałek jakiś Ironów. To powiem ci taką ciekawostkę. Nie twórcą... Przepraszam, a czy czasem kawałki w Carmageddonie nie były instrumentalnymi bez wokali? Tak. Ale właśnie ktoś tworzył je znane, zapomniałem, sam robiłem o tym odcinek, ale już mam tyle informacji o grach, że mi się to zaczyna... Najwyżej dopiszę tutaj, wrzucę jakiś napis, który by to uzupełnił. Ale tylko taka ciekawostka, bo mój przyjaciel Brian Fargo z ówczesnego Interplaya, która to studio było wydawcą Kingpina, właśnie ostatnio z nim rozmawiałem na temat tego Kingpina, że oni mieli totalnie przerąbane w Stanach, że ówczesny prezydent nawet, czy tam jakiś szef rządu w ogóle, że nie siedzę w tym za bardzo, na jakichś obradach w ogóle mówił, żeby totalnie na kilometr obchodzić łukiem tę grę, bo jest najbardziej brutalna i w ogóle... Wiesz, ja zawsze myślałem, wiesz, że to Carmageddon jest takim symbolem brutalności, Mortal Kombat, nie? Okazuje się, że właśnie... Wiem, że tam... Wiem, że politycznie mieli przerąbane, to, jeśli chodzi. To GTA, wiem, że z tym była ciężką bombę mieli. Kiedyś możesz przyjechać, to pogadam o najbardziej hardkorowych grach na świecie, nie? Takich, wiesz, ten. No i właśnie, mamy tego Hexena i Heretika, czyli to już ogarnęliśmy, a z kolei Turoka, już Turoka, pierwsze FPS z dinozaurami. Człowieku, wiadomo, że Turoka. Wiesz co, ja cały czas żałuję, że nie ma nowych Turoków, bo to jest zajebisty, zajebisty pomysł, to jest zajebisty w ogóle... To był Turok 1, tak, Turok 2, tak, tak, tak. Evil, tam były, potem był jakiś remake, tak, tam i były, tam był Uzik, pamiętam, dwa Uziki były w Bloodzie dwójce. Dwa Uziki były w Bloodzie dwójce. Wiesz co, cały czas szukam w odmętach pamięci tych starych tytułów tych gier, tego było od najebania. Totalnie. Wiesz co, totalnie, popraw mnie, bo tak mi się wydaje, była w latach 90. I to chyba też w pierwszej połowie gierka, która się nazywała Syndicate. Tak. I chyba parę lat temu był remake Syndicate'u, tak, który był FPS-em. Ty mówisz o Syndicate Wars. To była ta pierwsza gra, tak. A Syndicate był FPS-owy. I, to był taki... też, i tam był też rzut izometryczny, nie? Nie, w tym remake'u był starym. FPS-em był. Dokładnie. Tak, w tych starych był izometryczny. Zgadza się. Zgadza się, fajna sprawa. No i tutaj jest taka ciekawa sprawa związana z rokiem 98, który uważam był totalnie przełomowym tematem, jeśli chodzi o gry, bo na przykład Quake pełne 3D, już nie sprite, nie? Potwory postacie były w 3D, w Duke'u były jeszcze sprite, płaskie, nie? Czyli pseudo 3D. I tu już to był ten okres, gdzie wprowadzano, powiedzmy, te największe innowacje no, od strony no, wizualnych myślników, możliwości i tak dalej. Z kolei była też taka gra jak Chasm The Rift z 97. To była z kolei pierwsza gra, która wprowadzała zmienne warunki pogodowe, Wpływ światła. Pamiętam. Taki jaszczur z czapką pajaca z piłą taką, wiesz, tarczową. Okej, dobra. Tam odcinałeś nogi, ręce, nie? Też takie fragmentaryczne potraktowanie postaci. Właśnie się Pandemonium przypomniał z tym takim od boku. Pandemonium to była platformówka. Tak, z takim, też takim klaunem, nie? Takim klaunem grałeś, jakimś takim harlekinem, coś takiego. Nie od cholery ty gier. Wiesz, chociażby Soldier of Fortune, czyli gra, która wprowadziła totalną brutalność i odcinanie nóg, rąk. Nie było tak jak ze sprite'ami, że strzelasz głowa, krwawi z nogi, nie? Tak. Tylko w konkretnie, ja pamiętam, że pół godziny to ja ciąłem przeciwnika, tak, żeby sprawdzić. Każdy to robił, dokładnie to samo. To samo w Soldier of Fortune. Okej, też posłuchaj, to te wczesne lat, muszę sobie sprawdzić, jak wyglądała grafika do Soldier of Fortune, bo mi przypomniałeś tą grę. Znaczy wiesz co, ona nie do końca pasuje do naszej listy, bo ona już była totalne, pełne, ładne 3D. Dobra, nie nazwałbym tej gry w żadnym wypadku boomer shooterem. Będziemy się skupiać stricte na 90-sach i na tych boomer shooterach. Wiesz co, przypomniał mi się jeden FPS, który już jest w
pełny 3D, ale którego uwielbiałem i w niego napierdalałem. Było kilka fajnych gierek, trochę odbijam od boomer shooterów, ale odbijam na moment, już ci mówię. Był zajebisty polski martyr. Oczywiście, że tak. Przekozacka gierka. Chyba dwie części też była martyra. Tak, ale pierwsza część mi się bardziej podobała i pamiętałem, że tam była ciężki karabin maszynowy, który nazywał się Gehenna. Okej. Ja się zapytałem, mamo, a co to znaczy Gehenna? Przecież ja widzę, jak w kurwa, że to jest MG42, ale widocznie nie wiem, jakiejś licencji nie mieli czy coś, nie? No to mama mi wytłumaczyła, co to znaczy Gehenna, nie? No. Ale pamiętam, że tak, martyr wprowadził przepiękne odbicia. Tam jest taki etap z klasztorem, że patrzysz, wiesz, podłogę w czystą posadzkę i się odbija sklepienie katedry. Tak. Ja mówię, wow, człowieku, okej, okay, dobra, to... Martyr. Tak, tak, martyr. Tak. Martyr się zaczynał, że jesteś... Musisz zabić typa przy ognisku, że, że idziesz i typ stoi tyłem i musisz pierwsze, musisz takiego, kurwa, tak jak cicho ciemni, musisz pierdanąć na gaciku. Tak się chyba dwójka zaczynała, więc martyr, ale wiesz co, jeszcze jedna gra, o której chciałem powiedzieć, która nie jest w ogóle znana w tym świecie SPS-ów, znaczy może jest znana wśród ludzi, którzy mocno grali w gierki, ale miałem wrażenie, że trochę bez echa przeszła i to była gra, w którą, kurwa, napierdalałem godzinami, człowieku, ona się Gorn nazywała. Jak? Gore. Tak, była taka gra. Tak. Była, kojarzę, Gore, bardzo brutalne. Tak, no dokładnie. Logiczne, nie? I wiesz co, ja, ja w Gora grałem, człowieku, ja nawet online, bo tam była opcja na PvP. I ja grałem... Niszówka, tak, ale taka tak, i napierdalałem soczysta. W to, człowieku. Ale ci ludzie, którzy już grali w to online, to już byli zboczeńcy, tam nic nie szło zrobić, bo oni po prostu już byli pojebani, tak grali, nie? Nie, totalnie. Oczywiście wszystkie te gry łączy to, o czym też była mowa na live, czyli przynajmniej w mojej sytuacji, organizacja w szkole podstawowej, no takich imprez urodzinowych właśnie w Empiku, w centrum Katowic, jak jeszcze tam stał, gdzie właśnie grało się w multi właśnie, w Quake'a, w Duke'a. To były Quake, pamiętam, że dla mnie był takim life changerem totalnym, że ja wtedy pierwszy raz przeszedłem z klawiatury na klawiaturę i myszkę. Bo kiedyś te wszystkie boomer shootery grało się tylko na klawiaturze. Tylko i wyłącznie obroty, tylko, dokładnie, nie? Bo nie było patrzenia w górę, w dół. Nie było nic, wertykał, nic, nie? Dokładnie, nie? Pamiętam, że to totalnie zmieniło mi łeb. No ale chciałbym już zakończyć temat jakby na roku 98, którym był ciekawy. Ja ten rok nazywam w grach tak samo jak mój kochany film Forrest Gump. Wyszedł w tym samym roku co Skazani na Shawshank, drugi mój ukochany film. No, dobre, lepsze wrogiem dobrego, jak to mówią. No i Forrest Gump dostał najlepszy film. Gdyby wyszedł Skazani, nie wiem, rok później, to on by dostał Oscara za najlepszy film. I podobnie było z grami Half-Life w 98 roku, od Valve oczywiście, jak i gra Sin, która też weszła w 98 roku. To była taka cytata lalka, pani Sinclair, ona się chyba nazywa z pieprzykiem, też jakimś tam żołnierzem byłeś, też zajebista strzelanka, naprawdę fajna, 3D i tak dalej. Ja tutaj odpalam telefon, ja muszę zobaczyć, bo mi to... Wpisz sobie Sin 98, po prostu, najłatwiej, a ja będę dalej pierdolił. I tak naprawdę ten rok to dla mnie to już był jakby początek końca poniekąd właśnie tych gier retro FPS, gdzie było pełne 3D, zabawa fizyką, zagadki logiczne, środowiskowe. Widzę ten syn, dobra, pamiętam. Mówi ci to coś? Wiesz co, tak, nie grałem w to nigdy, ja zawsze widziałem albo jakąś grafikę, z czego tak, no przecież pamiętam to. No właśnie to była bardzo fajna gra, tylko że Half-Life tak zniszczył branżę, że po prostu zniknął ten syn. Nawet wiesz, jakie były recenzje? Połowa życia grzechu. Bo Half-Life, Sin, nie? I jakby parowali te gry. No praktycznie na każdym polu jednak wygrywał mimo wszystko. Okej, to muszę ci przyznać się do czegoś. Nigdy nie grałem żadnego Half-Life'a. Nigdy nie grałem żadnego Half-Life'a. Danisz od nas ekipy od gry generalnie zawsze mówi, to wróć do tego, mówię ci, to jest warte wpisu, no jest, fizyka tej gry jest. Można było się przestraszyć także, bardzo. Nie grałem w Half-Life'a. Wiem, że dla wielu osób to jest, człowieku, widziałem ludzi, którzy mają tego profesora, tego w okularach, ta główna postać, która też jest sentymentalnie przez gry też miałem. Kupiłem łom na Allegro stary specjalnie, tak? Żeby na wstępniaku okulary kupiłem, ściąłem się, wziąłem taki kitel i byłem z tym łomem. Dobra, taki totalne gówno zrobiłem. Spoko. Wiem, że widziałem wiarę, która ma wydzieraną tą postać i tak dalej, więc dlatego wiem o tym, że Half-Life jest otoczony totalną religią. Pan Freeman tak zwany, nie? Okej, dobra. No
ja kurwa nie grałem. To jest Gordon Freeman, a ja zawsze z aktorem Freemanem. Nie? No mniejsza z tym. Ale tak, no, a z tych, które właśnie wyszły, bo jakby ten gatunek rozadnął. Mam jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo to jest mniej więcej, wydaje mi się, że to jest 9998 to będzie. No. Gierka, która była w jak to się nazywała? No One Lives Forever, to był 007. Tak, oczywiście, tylko że kobieta była w roli głównej, wyszły dwie laską. Części, grałeś laską, zajebista sprawa. Zajebista sprawa, pamiętam, że to ale był... też to już było piękne, pełne 3D. To już było 3D, to już tak? Nie jest era retro FPS. Dobra, nie? Dobra, widzisz, to... Dla mnie jakby no tak w sumie no od Half-Life'a się to wszystko zmieniło. Zaczyna. Nawet Quake'a bym tutaj nie podał, bo to było pełne 3D. Quake w ogóle do tego nie pasuje. Nie pasuje, kody, medale, no, Battlefieldy, no, nie, wycinamy. W ogóle to jest zupełnie inna półka, jeżeli chodzi półka, o to. Półka, liga, klimat. No człowieku, no tak, to jest coś zupełnie innego, nie? Quake był o ileś lat w przód, nie? Zmienił grę też mocno Quake. Bo dlatego na przykład uważam, że gry, które robią dobrze boomer shootery, to są na pewno Iron Fury, tak. Miało być Iron Maiden, tylko w Ironsi się doczepili, musieli zmienić tytuł. Iron Fury, jest jeszcze ten Project Warlock. Tak, Project Warlock 1-2, Cultic i Bombshell. To tak wymieniłem te najbardziej popularne boomer shooter. No ale nadchodzą dwie dla mnie najważniejsze. Jedna przez to, że kocham Warhammera 40 000 i będzie Warhammer 40 000 Bolt Gun. To będzie pierwszy boomer shooter w uniwersum WH40K. No nie wymieniam tutaj słabego Fire Warriora z Dominium Tau, bo to było pełne 3D znów, poza tym gra była masakrycznie słaba, to olewamy w ogóle Fire Warriora. A kiedy to wyszło? Fire Warrior? Nie wiem, zabij mnie, koniec lat 90., początek nowego wieku. Olałem temat, bo to dziadostwo straszne było. Sprawdzam, bo czekaj, wiesz co, bo też mi to coś mówi. To wpisz, Fire Warrior. To jest pierwsza gra, czekam mega na Bolt Gunna. Dobra, okej, okay, spoko, bo to jest... Fajna okładka, taki czaszka, robo tak, tak, czaszka. Dobra, dobra, to powiem czaszek. Ci tak, to ten Fire Warrior, dlatego, bo to jest, kurwa, widzisz, i tutaj jest coś takiego, że ja nigdy się w Warhammera nie zagłębiłem. Aha, aha. Znam uniwersum, mniej więcej rozumiem, o co tam a chodzi. A spodobałby ci się chaos w uniwersum ten. Okay. Bardzo by ci się chaos podobał. Okej, okay, a powiedz mi, bo wiem, że tam są dwie jakby linie fabularne w Warhammerze, nie? Tak, bo jest Warhammer Fantasy i 40 tysięcy. Okej, okay, to ta Fantasy to jest to takie, gdzie skacze po czasie, bo widziałem na przykład taką gierkę, która była w klimacie pirackim trochę, taki jakby, nie wiem, XIX wiek, XVIII. Okej, okay. No. Taki Warhammer, tylko on jest sprzed kilku lat, powiedzmy. No tak, no nieważne, no nie wiem, Vermintide może... Okej, okay, dobra, nie pamiętam. Wiesz co, nie znam... I powiem ci tak, już mam z Warhammerem tak, że już mam schizę wchodzić w niego, bo już jest tak rozbudowane to uniwersum. Jest kolosalnie wielkie. Więc, tak. żeby nadrobić to, no to jest gościu człowieku... Nie starczy czasu na chyba przeczytanie wszystkich książek z cyklu Herezja Horusa. Okej, okay, No ale jest to moja bania, ty masz swoje Gwiezdne Wojny, właśnie może wy macie, nie wiem, właśnie Star Treka, czy Battlestar Galactica, bądź Gwiezdne Wrota, nie? No i jest mit 2.0 absolutne. Ja specjalnie nie zadawałem pewnych pytań podczas naszej transmisji live. Inspiracja. Co było inspiracją? Czy tylko i wyłącznie chęć rozbudowania świata, lore, mita, o inny gatunek? Ponieważ tak, bo jeżeli człowieku inspiracja, co było inspiracją, człowieku wystarczy mi tylko i wyłącznie tej Doom. Niech to będzie inspiracją. Okay. Doom jest dla mnie inspiracją do tak wielu rzeczy i... zaraz przejdę, odpowiem ci na temat mita. Co jest w Doomie, co daje mi trochę taki znak zapytania, jest to, że Doom był do pewnego momentu satanistyczno-mroczny, kosmiczny, a w którymś momencie zaczyna się otwierać wachlarz i masz jakieś bóstwa, jakieś generalnie dziwne, generalnie planety i tak dalej. I mam takie coś, że trochę to gubi. Ta gra jest nadal zajebista, to jest zajebista rozrywka. Ja osobiście rozbudowywałbym ten pierwszy trzon, który był od 90s i tak dalej, pomimo to, że pojawiały się jakieś rzeczy. Moim zdaniem ma to trochę, chyba nawet kiedyś u ciebie rozmawialiśmy o Red Faction. Tak, tak. O Red Faction, chyba o kiedyś. O niszczeniu ciebie, tak, otoczenia totalnie. Wiesz co, ja bym poszedł w tym kierunku z Doomem osobiście i rozbudowałbym to, co oni mieli w latach 90, czyli satanizm na Marsie. Aha. Poszedłbym w tą stronę. Zawsze tak na to patrzyłem. Wiesz co, niech to będzie, ponieważ Doom inspiruje mnie do dzisiaj. Mówię to całkowicie, mówię to całkowicie serio. I mam
jak rozmawialiśmy na temat kontynuacji gry i myśleliśmy, co chcemy zrobić, to wiesz co, bardzo mocno COVID wszystko pozmieniał, ponieważ COVID zmienił cały rynek, każdą branżę praktycznie na świecie. Każdą. Nagle się okazało, że możesz sam zrobić, wiesz, masz człowieku silniki, które możesz kupić do gier i rzeczy, które możesz kupić i powsadzać do tych gier, człowieku, to jest przez ostatnie 2 lata ten rynek się tak zmienił, że jako część ekipy twórców, bo nie mogę powiedzieć twórca, bo nie jestem twórcą, jestem częścią ekipy twórców, ponieważ dodaję od siebie coś w tej grze, ale totalnie się nie znam na pisanie kodów, totalnie tego nie robię, ale generalnie. To, wiesz, nie potrzebujesz tego, żeby być tak zwanym dyrektorem kreatywnym, tak, nie? I mam coś takiego, że na przykład, wiesz co, mam takie wrażenie, to jest akurat mówię to, każdy, kto to ogląda, kto jakkolwiek, nie wiem, liznął tematu nawet nie indyków, tylko nawet jakiegokolwiek. W rapie jestem niezależny. Ja w rapie to jestem ja, długopis, kartka i mikrofon i ja to nagrywam. I mam bit, który, jeżeli mi nikt nie zrobi bitu, to ja mogę sobie ściągnąć bit z YouTube'a jakiegoś pływa i sobie pod to nagrać. Więc nie mam problemu, jestem ograniczony sam do własnego ciała, do własnego ogranicza cię tylko własne wyobrażenie. Tak, a z grami jest to, że człowieku, ja porozpisywałem ileś stron pomysłów na grę, na ale musisz mieć na sztab postacie. Ludzi od tego. Człowieku, musisz mieć przede wszystkim kogoś, kto napisze mechanikę, pod co no to nie, wymyśliłeś. To akurat nie. I tutaj generalnie odpada, więc nagle człowieku z iluś stron, które była pomysłów, nagle zostaje 1,5 strony i masz takie, ja pierdolę, no przecież poucinaliście mi wszystko, wiesz o co mi chodzi, ale wiem, że nie jesteś w stanie tego przeskoczyć. Tak więc, wiesz co, i ten złożenie RPGa jest pracochłonne, stworzenie każdej gry jest pracochłonne, natomiast my od samego początku mówiliśmy, ja od kopa miałem, człowieku, pomysł na kopankę, na pizgankę w świecie mit. Na temat tego, że masz dwie osoby naprzeciwko stojące i się na Franco, napiętają. Czy jak Mortal Kombat? Nie, bo Franco było w tej fali tych gier, że po prostu szedłeś w prawo. Tak, dokładnie. I napierdalasz, tak więc te wszystkie dinozaury. Chodzone bijatyki, tak, dinozaury. Grałeś Cadillac i dinozaury? No wiadomo, Cadillac, dinozaury. Kurwa, ale najlepszy jest Golden Axe, to mi nikt nie powie. Totalnie, a to jeden z pierwszych. Tak, to jest najlepsze skurwysyństwo, ale uwielbiam to. Mam do dzisiaj, człowieku. Emulator tych gier, tak. To się nazywa Emula Nebula i mam tam od Kutasa. Tak? Ja mamę 32 pamiętam używałem. Okej. Ale wiem doskonale o czym. Dokładnie, więc tam te wszystkie Punishery, Tartlessy, wszystko tam jest. Tak. W każdym razie, w momencie kiedy odbiłem od tego, o czym mówiliśmy przed sekundą. No, że chciałeś robić bijatykę, tak jak tak, i miałem pomysł na to, żeby kopankę. Robić bijatykę, tak. I chciałem robić totalną, człowieku, kopankę, miałem też pomysł na to i tak dalej i to było raczej, ja dostawałem sygnały tej, zatrzymaj się, wyhamuj się, skupmy się na tym, zróbmy to i tak dalej. I tu jest coś takiego, co mnie jakby w byciu twórcą o tyle mnie to hamuje, ponieważ rzeczy, jeżeli ty masz pomysł, to stworzenie pomysłów, zrobienie grafiki, zrobienie mechaniki pod to, zrobienie kurwa całego otoczenia, zrobienie zapadek, gdzie się drzwi otwierają, gdzie są kurwa okna, czy drzwi się otwierają tylko w jednym kierunku, czy drzwi się otwierają do boku, wiesz o co mi chodzi? Tak. Człowieku, zrobienie tego wszystkiego, kurwa, zanim to powstanie, to jest ileś miesięcy roboty. A ty żyjesz jako artysta efektem końcowym, bo ty to już masz przed oczami. Wiesz co, z jednej strony tak, większym a z drugiej strony ja mam o tyle łatwą robotę, że ja siedzę, ja po prostu sam tworzę. Jeżeli ja sobie wymyślę kurwa storytelling o typie, którego zjadła syrena nad morzem, to ja to, człowieku, napiszę, ja usiądę i to zrobię. I moim ograniczeniem jest to, że ja nawet mogę sobie na Allegro kupić mikrofon i to w chacie nagrać. Będzie chujowa jakość, ale ja to zrobię. A mam do ciebie pytanie, wybacz niewiedzę, no. Taki trochę laik. Gdy rozpisujesz jakiś utwór, czy w trakcie tej pracy wyobrażasz sobie, jak do tego już mógłby wyglądać teledysk? Czy teledysk to jest kompletnie już dorabianie kwestii wizualnych, tak, do już gotowego tekstu? Są czasami klipy, o których... Czy w trakcie, o kurwa, tak, ja z tego zrobię teledysk i wpierdolę tą śmiernicę. Tak, i mam coś takiego, aha, że człowieku, okay. Że mam coś takiego, że mam pomysł na to, żeby nagrać kawałek pod teledysk, czyli ja napiszę cały tekst, a później to przedstawimy. I jest to problematyczne, ponieważ nie wszystkie rzeczy, które ja sobie wymyślę w głowie, po pierwsze da się zrobić, po drugie będzie na to budżet, bo ponieważ zawsze no tak, to nie jest... to nie jest kwestia tego, widzisz, ty tak jak mówisz,
zamówiłeś sobie łom, zamówiłeś sobie kurwa okulary i chciałeś być tym profesorem z Half-Life'a i sam nazwałeś to, że wyglądałeś kurwa średnio, ponieważ jeżeli... No bo to jest amatorka totalna, ale ty nie robisz amatorki. Wiem, no dlatego i rzecz w tym, że albo zrobię totalnie gówniany klip i on będzie specjalnie gówniany i każdy, kto go będzie oglądał, taka będzie konwencja, taka jest konwencja, dokładnie. A ja bym wolał... Poza tym jest jeszcze jedna rzecz i to jest rzecz, która się tyczy na przykład filmów kurwa kategorii E, gdzie człowieku możesz oglądać mega gówniany film, ale niektóre gówniane filmy są zajebiste i jeszcze fajnie oglądać. Tak, są fajne, są fajnie zrobione, a są takie, które włączasz i mówisz, nie no kurwa, to nie jest fajne, to jest chujowe, ja marnuję czas. Mi się strasznie spodobał teledysk pod twoim najnowszym kawałkiem, właśnie a propos promującym Mita, zero absolutne nie. Słoniu, to jakie chcesz efekty do klipu wszystkie? Ale mi się to strasznie spodobało. Pozdrawiam Litlasa. Litlas generalnie w tym klipie przeszedł samego kurwa siebie. Fajny był ten motyw, co leci granat, mówisz o tym i nagle uchylasz głowę i wybuch jest, nie że wszędzie tak z dupy, tylko w tym miejscu, gdzie twoi kumple stali w przedpokoju, nie? No ja zwracam uwagę na takie rzeczy, strasznie mi się to podobało. No moi drodzy, bo czas już trochę goni, ja też mam na względzie jakby twoje wyjazdy. Posłuchajcie, moi drodzy, pozwolę sobie tutaj zrobić szybkie marketingowe podsumowanko. Posłuchajcie, wbijajcie na wspieram to, dziękujemy za całe wasze wsparcie. Gdzieś w opisie jest nadal link, wbijajcie na wspieram to, łamane na Mit FPS, cały czas generalnie trwa zbiórka. Nie śpimy, lecimy, nie spać, wiadać, zapierdalać. Dzięki raz jeszcze za wasze wsparcie. Dzięki za zaproszenie ponownie. Nie ma problemu, zawsze jesteś mile widziany. Jeszcze tylko powiem, że oprócz tego w opisie macie link do dema, bo możecie sobie pograć na spokojnie. Na Steamie, także na wishlista, możecie sobie dokładnie dodawać do wishlisty, sprawdzajcie sobie. Dokładnie tak, a także wszystkie inne dedykowane odcinki ze Słoniem, które pojawiły się do tej pory, żeście wszystko mieli w jednym miejscu, a także dedykowane konkretne odcinki w ramach Sentymentalnie przez Gry o grach, których dzisiaj mówiliśmy w ramach historii FPS-ów, których to trzymam kciuki, Mit będzie jak najbardziej duchowym spadkobiercą. Hope so. Łapa, trzymajcie się, tarcza, hejs.